Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj ponownie będziemy rozmawiać z kolegą Jarosławem Wożałą, kolegą, który lotuje w oddziale obecnie 063 Kościerzyna. Kolegę kilka tygodni temu już rozmawialiśmy z nim, z kolegą. Wtedy było to przy okazji sprzedaży gołębi młodych, które kolega przygotował. Kolega też wtedy wspominał, że przygotowuje też się do targów w Sosnowcu, jednak okoliczności osobiste spowodowały, że na tych targach nie będzie obecny i te gołębie będziemy mieli na sprzedaż u nas na aukcjach, które właśnie miał kolega przygotowane do Sosnowca na wystawę ogólnopolską. Dzisiaj natomiast też jeszcze chcemy z kolegą porozmawiać o jego hodowli, ponieważ kiedy ostatnio puściliśmy fotoreportaż z rozmowy właśnie z kolegą Jarkiem, kolega miał dużo pytań o swoje gołębie, dużo zainteresowanie było jego hodowlą, dlatego też może powiemy troszeczkę więcej o jego hodowli, nim przejdziemy do prezentacji gołębi, które będą wystawione na aukcję. Ale więcej o tych gołębiach, o hodowli, o sukcesach, które tutaj odnosi kolega Jarek, powie nam on osobiście. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam, dobry lot. Witam wszystkich hodowców w całej Polsce. Dziękuję za branie udziału w poprzedniej aukcji. Tak, wspominałem, że jak się uda, to drugą aukcję i jest to tutaj. Po prostu pytań było dużo. No, tak jak wspomniałem, od 90 w Zabrzu lotowałem 26 lat, od 97 roku 12 lat pod rząd mieliśmy mistrza oddziału, no między innymi w ścisłej czołówce starym lotami. No, ja przepraszam, tylko przerwę, mówisz mieliście, ale powiedzmy, że chodzi o świętej pamięci kolegę Waltera Częczka, który niestety zmarł. Kiedy zmarł Walter? Zmarł w zeszłym roku, 10 października. Tak, ja pamiętam kolegę Waltera, kiedy w 2004 roku pierwszy raz robiliśmy zdjęcia przy okazji właśnie pobytu kolegi Jarka i kolegi Waltera. Wtedy to było w takich ogródkach działkowych, tam mieliście oddział, to był oddział numerze 0166 i tam właśnie z nim lotowałeś i tam mieliście tego gołębia w kategorii A, co zdobył złoty medal na olimpiadzie w 2003 roku w Livien. Proszę bardzo. Także no mówię, od 97 roku 12 lat nieprzerwanie mistrza młodymi, no i młodymi, jak i w regionach, i w okręgach, były na wysokich czołowych miejscach. A takie te znane już tam z internetu, gdzie nasza stronka jest, no wiadomo, w 2003 złoty medal na olimpiadzie, ten olimpijczyk 18485. No w 2004 mieliśmy mistrza kategorii B w Polsce, gdzie między innymi syn olimpijczyka, córka olimpijczyka była i tak to jest znane z Werkameny 2, 16002. I potem znowu mieliśmy w 2007, byliśmy drugim wicemistrzem Polski w kategorii młodych. No i tak po drodze cały czas, jak to się mówi, sukcesy były ścisłe, zmienne, różne, ale jak tutaj w 2010 postanowiłem się na północ przeprowadzić. Zabrałem 57 gołębi młodych, zabrzuchowanych i tu do kolegi, właśnie mojego wspólnika obecnego. No i czy od razu, wspólnika, kuzyna? Nie, kuzyn, to jest kolega. Aha, jest, kolega. To jest, przepraszam, bo każdy milion. I od razu postanowiliśmy nim lecieć, no i bo tak się pytałem, co tu w tym oddziale zrobiły. No, tu to zobaczmy. Pierwszy rok zaraz zdobyły wicemistrz okręgu Gdańsk w kategorii GMP. Tak, 15 konkursów, koeficjent 204,83, okręg Gdańsk, 2010 rok. Tak, ten puchar jest za te sukcesy. Niektórzy tam tego nie wiedzą, tu jest potem, był jeszcze pierwszy przodownik w regionie, ten drugi północ. To jest to. Tak, widzimy, tak, przeczytam może jeszcze, Jarek, poczekaj, kolega Breska, Rafał, pierwszy przodownik, tak, bo pierwszy kategoria sezon... gołębie młode, 204,83 koeficjent i PZHGP, region drugi północ. 2010 pierwszy rok jeszcze był tylko na kolegę Breski, bo jeszcze statutowo się nie przeniosłem. Także następne sukcesy były znowu na przykład w zeszłym roku, jak ten filmik był nagrywany. Tak, tu mamy, wtedy tam byliśmy na lotach gołębi młodych, tutaj jest, zobaczmy tabliczkę, tak może ją troszeczkę pod kątem weźmiemy, Jarek, o tak. I to jest kolega Breska, Wożała, to jest drugi wicemistrz okręgu Gdańsk, kategoria młode, 5x5, 1310,85, tyle wnosił koeficjent. I oczywiście oddział Kościerzyna. A w tym roku mieliśmy z kompletami 25 gołębi, także można było spokojnie 4 drużyny. No tu czyli te sukcesy też się przyniosły, tak, z tobą razem. Tak, tak. No 2011 nie było znowu troszkę gorzej, ale na tyle oddziału to i tak było dobrze, bo mieliśmy... Z tym, że z tym przeniesieniem, to powiedzmy, bo kolega powiedział, że się przeniósł, a nie tyle co przeniósł się, a się po prostu powrócił na stare śmieci, znaczy, jakby to niektórzy mówią, gdyż kolega stąd pochodzi właśnie. Na lato powracałem tylko na ten sezon loty młody, bo starymi tu po prostu nie szło lotować i miejsca się... Nie, ale chodzi mi o to, że ty pochodzisz po prostu z tamtej tak, miejscowości, a w Zabrzu tam się znalazłeś po prostu za pracą. Na kopalni pracowałem, tak. Ten, a tutaj w miejscowości
miejscowości Koren, gdzie mieszkam, mam rodzinę, rodzice żyją i... Czyli Kaszub z krwi i kości. Tak, tak, planowałem tutaj wrócić do Kościerzyny, sobie mieszkanie kupić, ale nie wyszło z spraw. Także to jest tylko na tyle oddziału. Tu widzimy 2011. Wreska Wożała spółka, mistrz GMP kategoria w lotach gołębi młodych, 15 konkursów i koeficjent 473,92. Nie było na wyższych poziomach, troszkę brakło. Mhm. No i tu jeszcze jest i ostatni puchar. 2011 też. Tak. Mistrzostwo olimpijskie w lotach gołębi młodych, 20 konkursów i koeficjent 714,82. To są tylko niektóre puchary, które macie zdobyte. To są tylko te najwyższe, tam takich sekcyjnych, tych to jest mnóstwo, a 2013, jak już wiecie, no, przerwałem loty ze względu na adeno panujące też na stoi dopadło i tak się stało, jak się stało, trzeba przerwać i a życie teraz takie się stało, że no miałem planowany tutaj lecieć starymi lotami tego, ale tak jak już wspomniałem, życie prywatne tam po prostu nie pozwala mi tutaj się sprowadzić. Czyli nie, tak nie wejdziesz tutaj w Kościerzynie na razie, tylko wrócisz z powrotem do Zabrza. Tak, tak, na razie, znaczy ja tu będę przyjeżdżać, tylko nie ma czasu na takie lotowanie, żeby były osiągi wyniki, bo to trzeba jednak poświęcenia, każdy wie hodowca jak to wygląda i tak. Na razie to młode wszystkie 2013 są na aukcję, a mam tu jeszcze 10 starych gąbków, które wycofam, bo redukujemy stado. Zostaje tylko nam tam te takie po prostu... Za chwilkę będziemy wtedy o tych gołębiach mówić, a tutaj jeszcze, czyli ci wszyscy, którzy pytali, jakie o sukcesy kolegi Jarka, jakie on tutaj ma, jak lotuje, to właśnie myślę, że kolega już udzielił odpowiedzi. Natomiast ja jeszcze tylko zapytam się kolegę coś takiego. W 2004 roku, kiedy się spotkaliśmy, tam byliśmy wspólnie z Tadeuszem Nowakiem z gazety Złoty Gołąb. Kolega Jarek taki pokazywał nam taki preparat, który robił u siebie. To się nazywa taki wyciąg z mniszka lekarskiego. To może jak teraz już jesteśmy, tak to pochwal się teraz, bo wtedy nam zdradziłeś procedurę. A teraz jeszcze raz ją może kolegom przypomnimy. Ja tylko powiem, że to wygląda po zrobieniu. Praktycznie ma konsystencję miodu i w smaku jest taki słodkawo-kwaśny. Ale kolega nam teraz, myślę, że z pamięci nam jest w stanie powiedzieć, jak się taki ten preparat robi, bo ten preparat też, on bardzo jest skuteczny w profilaktyce zdrowotnej, prawda? Także zwłaszcza gołębi. Dokładnie, nie znam procent tego cukru, ale tak pira z oko, bo 500 kwiatków tego mniszka lekarskiego, tak zwanego mleczu. Czyli powiedzmy te żółte kwiaty się zbiera, tak? 500 kwiatków tego mleczu, tego mniszka lekarskiego. Tak. Potem daje się tam bodajże, tu właśnie ta troszkę już tyle lat nie pamiętam, czy litr wody, w litrze wody się gotuje, dodaje się skórki z cytryny, 5 cytryn, tak. Skórki cytryn, bodajże kilogram cukru, czy nawet kilogram bodajże, no i gotuje się to przez tam kilka godzin. Nie, to tak godzinkę tylko, żeby po prostu jakoś fajnie się zabarwi. Gdzieś tam mam tą procedurę popisaną. Ja powiem, gdzie ją masz nawet, bo w gazecie Złoty Gołąb z kolegą Tatkiem wtedy wspólnie napisaliśmy artykuł o tym i ta dokładnie procedura, jak to się robi, jest tam opisana. Pod koniec gotowania, jak już się ten cukier, wiadomo, się rozpuści, zagotuje się wszystko, syropek się zrobi, to już przed końcem, 5 minut przed końcem gotowania dodaje się resztę soku cytryny do tego całego dywanu, żeby już ta cytryna po prostu tylko na chwilę się zagotowała i można zalać na gorąco do czystych słoiczków, zakręcić. I po prostu już to się odstawia, tak? Zaciągnie jak słoiki zagotowane, może stać nawet kilka lat. Jak to się i to ma. Taką konsystencję gęstą uzyskuje po jakim czasie już, że można stosować to? To od razu praktycznie. Od razu? Tak. To jest po prostu... I teraz powiedz jeszcze, na co to stosujecie? No to było cały czas na zdrowotność dróg oddechowych, na całą filozofię, czy filologię tego imię, tam, że jest przemiana materii, zdrowotność, po locie jak się dawało na... No to wiadomo, dość dużo cukru zawiera. I to patent był Waltera czy twój? Nie, to ja dostałem od koleżanki takiej, która to była stara, taka babcia miała ziołowe i dla dzieci, na kaszel, na katary. Także ja to przełożyłem po prostu na gołębie jako ten. Nie? Ja pamiętam, wtedy poczęstowałeś tym, to ja to osobiście łyżeczkę tego zjadłem, to było słodkawo, takie kwaśne, bardzo dobre to było, a wyglądało jak miód. Można dać na karmę i karma się ładnie tak zwilży, można posypać potem do ziółkami dodatkowo, że bardzo się obtorbi, elegancko zasuszy. Można dać do pojnika, bo to jest troszkę słodkawe, także to nie jest tak, że się same zioła, bo tutaj są gorzkie, nie chcą pić, to jest słodkie, także wręcz piły to. Także na tym byśmy mieli wiele. Tak się robi ten preparat. A jeszcze powiedzmy, masz jakiś zapas tego preparatu? Nie. Robisz go teraz? Nie, właśnie teraz ostatnio jakoś tak byłem wiecznie na wyjazdach i ten moment kwitnienia tego mniszka. No a 500 sztuk to jest duża ilość? Nie, jak są łąki, gdzie są tereny w Polsce bardzo takie czyste. Najlepiej właśnie gdzieś tam z dala od głównych ulic, żeby to nie było gdzieś tam nasączone tymi spalinami, olejami tam czy jakimiś. Najlepiej gdzieś jakimiś zanieczyszczeniami. Łąka oddalona gdzieś od jakichś najbardziej takich ruchliwych. Tych dokładnie. Rozumiem. Im czyściejsze miejsce, tym lepiej.
Także kolegów, którzy by się dokładnie chcieli zapoznać z tym preparatem, jak się go robi i cechach, jakie on posiada, to można zobaczyć sobie to w archiwalnym numerze gazety Złoty Gąb. To był bodajże numer, z tego co pamiętam, 2004 rok na pewno, ale czwarty albo piąty. Ja pamiętam to dokładnie, kolega wtedy Tadek ze mną wspólnie to mieliśmy opisane. Także na razie koledzy dziękuję, a za chwilę zapraszamy kolegów do zapoznania się z gołębiami, które kolega Jarek będzie miał przeznaczone na sprzedaż. Na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Zapraszam do aukcji i pozdrawiam wszystkich hodowców, dobry lot w Polsce. Dobry lot, do zobaczenia.